Ja bym szybki. Co ty zbierasz? Tak, za Kubelanów. Włączona strona, to masz na nas. Olechowice, ulica Zielona. Coś zaczyna się palić przy barakach przy zakładzie produkcyjnym. A to tam przy tej, przy ta kula. Kula chyba, tak? O. Mógłbyś powtórzyć dokładny adres? Drewniak. Olechowice, ulica Zielona. Adresu nie podam. Tam jest jeszcze ten zakład ślusarski, ale to wątpię. A, to ja dureczkę pięknie rypnął. No. Nie zbliżałem. Nie, że poda jakieś kurde konkretniejsze, ale... Ale nie ma nic. Bo to ja numer zgłaszającego może. Tam za Kobylanów będą jechać od tamtej strony. No, chodź, zobaczcie. Byliśmy tam, to wiedzieliśmy. Byli? Pewnie, zawracamy się jeszcze trzy razy. Aha. Tu się zawracamy. A tam gdzie Sentinosa nie sprawdzi. OSP Kobylany, Bolechowce do Krakowa. Dawaj. Kobylany na odbiorze. To jest ulica... Ulica Zielonej, a Łąkowa. Trzeba wjechać w ulicę Łąkową i to jest przy przystanku zaraz autobusowym. Czyli koło Sentinosa. Dobra, dzięki, zrozumiałem. Daj ich machni. Daj ich radę mi machnąć? Czyli polowce Polowce również. Nie, polowce. Chcąc, nie chcąc, nie będziemy pierwsi. Macie nie prosto. To. Nie ma. A są te ciastkarnie. Nie karnie.
Jadaj no. Nie! Cofamy się jeszcze gdzie indziej. To nie jest tu. Ale tu się jada. Ale za dymieniem. Tu jest tam czysto. Ja bym pojechał w stronę pod Sentidosa. Pod Sentidosa. Bo tam przecież też budują coś, może tam jakieś baraki. Uważaj na auto, spróbuj, czy nie podjechał. No ewidentnie czuć. No tutaj jest chuj. Ale bo Lechowice kapelany zahakowa. Bo Lechowice zgłaszają się. No według zgłaszającej troszkę przejechaliście i po drugiej stronie to się dzieje. Troszkę przejechaliście. Może w lewo? Tam, patrz. Jest. Jest po środku. Gdzie? Tam, cofaj. Tutaj w tą drogę, którą minęliśmy teraz. Nie, to nie jest ta droga. Tam inaczej jest tam jest chyba. Po drugiej stronie masz cukiernię. No, nie, tutaj to jest, cukier, to jest tam naprzeciwko przystanku. Tam dziadek takim maluchem jeździ. No. No, od tamtej strony nie wiedziesz. A tam ma dziadek bramę. Nie wyjdzie, nie. Zmarznie. Ewidentnie to jest gdzieś tu. Kobylany na mnie. Tu gdzie? To jest za wami! Tu gdzie za jest wami. To? Za wami widzimy to! A? No, no, kurwa, chuj wie gdzie to jest. Michał, jedźcie tam. O, dobra. To macie gdzie? Tak, idę. Nic, no nie, to nie jest gdzieś, to nie wiem, to jest jak ta cukiernia może. To jest ognisko jakieś. Dawaj jak na cukiernię, chodź, lecimy na cukiernię. Ale na cukiernię nie widać. Nie ma tu nic. Tu gdzieś się, tu jest to. Na przystanku. Powolnie na razie. Dobra. Gdzie się tu? Stój. To jest tu. Bardzo tył. Tu gdzieś to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Która ulica? Tamta na tym podjedzie za elektronikiem, co naprawia samochód. Elektromechanikiem. A tam jest uliczka, jest tam uliczka. Jest tam uliczka. Kurwa. Jest wszyscy? Tak. Latarka mi nie działa. Mi też. Zdarzenia, OST Kobylany również szukamy na dwa zastępy.
nie możemy tego namierzyć. Wiesz co, to równie dobrze może być gdzieś tam, a nam się wydaje, że zmienili się. Tutaj, tak? Tak, tak, tak. Wie pan, ja to na czerwonej W którym miejscu dokładnie mi pani pokaże? Tam jest taki budynek z plastikiem. Ci ludzie tutaj coś produkują w tym baraku, więc... To, że nie mamy dostępu tam w ogóle. Który to może to się proszę panią? Chodziliście państwo na tą pierwszą pozycję. Nie widzę nic. Ten dom jest tu, proszę panią? Tak, tak, tam się. Tu przez tą siatkę? Przez tą siatkę. Przejdź tam. Chodź tu. Wszędzie tu. O, ale to mi się sprzeda. Ale normalnie były czerwone języki. Nie, no ja rozumiem, dobrze, dobrze. No, nie możemy tego namierzyć. Między budynkami, prawda? Czy będzie to z Kraków ściągnąć? Kraków rozmawiał ten przed chwilą. Ale słyszałeś go? Ale na telefon. Kim rozmawiał? Panią. Wejdź tam? Wejdź właśnie tam. Przejdziesz? Czekaj. Ja nie przejdę? Tylko uważaj, uważaj tu. Wiem, czekaj, wiem, czekaj, wiem. Na co skaczesz, czekaj, czekaj, czekaj. Wiem, spoko. Czekaj, nie chodzisz, dobra, dobra. Masz latarkę? Mam. To jest ognisko. Mamy ognisko, mamy liście, gałęzie. Nic więcej. Była kupa liści, no, która się praktycznie już wypaliła cała. No troszkę się jeszcze tli, troszkę jeszcze jest gałęzi. To nie jest... No nie no, wypadałoby to przelać, bo to jest dość duży obszar tego. No typowe wypalanie liści i gałęzi na zimę. Kraków do Polowic. Mamy tutaj kontakt bezpośredni ze sobą zgłaszającą. Musimy się przedostać na drugą stronę, bo jest taka posesja wewnątrz zabudowań. Na razie rozpoznanie. Będę informował na bieżąco. Michał, zgłoś dla Maćka. Podjedźcie od strony przystanku, w stronę Zabierzowa. Dobra, już tam podjeżdżamy z kobylanami. Ognisko! Liście wypalają, gałęzie! Ognisko! Zaraz za tym budynkiem, no dość spore, no kawał tego jest, no jeszcze nie dopalone, nie otworzysz, wszystko zamknięte. To jest zaraz tu za tym budynkiem. Michu!
Podjedź bliżej, przelejemy to. To jest daleko. Zaraz tu za budynkiem. Zaraz. Nie ma, to jest pusty budynek. To wygląda tak. Jest kupa liści, która się jeszcze nie dopaliła. To jest dość spory obszar, to jest mniej więcej taki jak ten podjazd. I kupa liści, która się jeszcze nie dopaliła. I się tlą. I weź Michał, niech Kuba weźmie widły. No. Krakus do Polemo Wid. Mamy tutaj taką sytuację, że mamy taką stertę liści, gałęzi, która no dość intensywnie. Zaraz w tym momencie się to dopala, to my to dodajemy. Widły i ze mną. Co? To nie na widły. Może być ciężko. Żeś zabił pięknie. Gdzie nas styrta? Tu masz, zaraz za hopą tutaj. Styrta się boli? Jakbyście mi go tu, wiesz, podawali tak, żeby za bardzo mi tu po tym nie szedł, nie? No to stój tu Kuba i weź i patrz na bramę jak podają. Dobra. Ja sobie resztę tu dociągnę. Kuba! Chodź tu. Maćku, macie wystarczającą ilość tego węża tam? Wystarczy, jestem na miejscu. Spróbuj to, wiesz co, rozgrzebać mi troszeczkę, ja to przeleję, żebyś nie musiał, wiesz. Dobra. No. Michał, zgłoś dla Maćka. Proszę, Maćku. Zwiększ mi troszkę ciśnienie. Dobra, ja tu jeszcze zrzucę trochę i się zbijamy.
Michał dla Maćka. Woda stop, wracamy. Ile to będzie? 60.